Rozmowa dnia. A trzecim gościem Środowych Sygnałów nie jest pan Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, chociaż nie wiem, czy po wczorajszym meczu taki dobry, bo jednak trochę smutku się wlało w polskie serca, a przynajmniej te kibicowskie, a ja wczoraj na stadionie razem z synem, więc smutku trochę mu dodałem zamiast radości. A to siedmiolatek, więc wolałbym, żeby się uśmiechał. To tylko Liga Narodów. Najważniejsze są Mistrzostwa Świata, które są przed nami. Ale przechodzimy do polityki. Panie pośle, Donald Tusk powiedział wczoraj, że gdyby rządził, to benzyna byłaby po 5,19. A gdyby rządził Włodzimierz Czarzasty, po ile byłaby benzyna? Nie wiem, po ile byłaby benzyna, dlatego że to jest trochę wróżenie z fusów. Na pewno byłaby tańsza, dlatego że Lewica mówi jasno, że te marże ponakładane na wszystkie paliwa są bardzo duże. Zresztą nie bez przyczyny mówimy głośno o innym przykładzie europejskim, bo najlepiej się porównywać do wszystkich państw Europy, nie Unii Europejskiej, ale Europy. W Polsce benzyna zdrożała najbardziej w Europie przez ostatnie 5 miesięcy, to znaczy zdrożała o 80%. U Niemców zdrożała o 23%. Benzyna na przykład we Francji zdrożała o 40%, a u naszych sąsiadów blisko, czyli w Słowacji, zdrożała o 39%. No z jakiegoś powodu w Polsce o 80. I ja uważam, że to jest do zastanowienia się, bo to jest opowieść taka rządu, który mówi, że tylko nie tylko w Polsce wszystko drożeje. No tak, tylko że w Polsce drożeje 2-3 razy tyle niż w innych krajach europejskich. No panie pośle, muszę pana skontrować. To dane Komisji Europejskiej, zmiana cen paliw w krajach Unii Europejskiej, benzyna 95, ceny z podatkami i wygląda to trochę inaczej niż pan mówi. No i moje dane są wczorajsze, więc bardzo świeże. A moje są z Komisji Europejskiej, też wczorajsze. 35% w Polsce. Na Słowacji ile pan powiedział? 39. Komisja Europejska podaje 22, w Czechach 26, w Niemczech 13, we Francji 20. Skąd wy te dane bierzecie? No, bierzemy te dane z Eurostatu. One też pokazują, jak wygląda sytuacja, więc my mamy zbiór od dokładnie, bo możemy się różnić, w jakich datach mówimy. Mówimy od 31 stycznia 2022, mówimy do 14 czerwca, więc jeżeli popatrzymy na te dane, nie wiem, z której, z jakiego okresu są pana 31 dane. Stycznia, 6 czerwca 22, Komisja Europejska. No, to moje dane są takie, pana dane są inne, ale... Pokażę sobie jakieś te dane, bierze z powietrza, potem to idzie w obrót, benzyna zdrożała tyle i tyle. Nie z powietrza, tylko pokazujemy po prostu, jak wygląda realność. W Polsce cena benzyny kosztuje dzisiaj blisko 8 zł. Czasami więcej, czasami mniej. Czy pana to nie zastanawia, że jednak najwyższe w tym czasie są zyski koncernów paliwowych? Czy one jednak nie zarabiają miliardów na tym? No niech pan powie uczciwie. Ja panu powiem w ten sposób. Ile razy zatankujemy do pełna za średnią krajową w krajach Unii Europejskiej? W Polsce to jest 12 razy. Wie pan, ile to jest na przykład w Czechach? A ile to jest w Niemczech? Też 12. A w Niemczech? W Niemczech jest 20, a, to prawda. No, ale to nie ale we Włoszech jest 11 i to nie jest takie wszystko takie czarno-białe, jak wy mówicie. Ale ja pan dobrze wie, że akurat nie broni Orlenu, ale ustalanie marży to jest wzór matematyczny tak ale naprawdę. Ale ja nikogo tutaj nie atakuję, tylko mówię jasno. Mamy w Polsce wielką drożyznę. Ona zaczyna się od paliw, ale wie pan, że paliwa to logistyka, to za chwilę droższy chleb, to większa też inflacja, bo te ceny rosną. Do tego mamy wyższe rachunki za prąd i za gaz, bo były od początku roku. Przypominam, że mamy też większe raty kredytów, czasami o 2-3 tysiące złotych i z perspektywą, że będą rosły. W takim dużym pakiecie, czyli w pakiecie, w którym jesteśmy 2-3 tysięcy złotych więcej wydatków na rodzinę, to jednak ta benzyna robi różnicę, bo gdyby trzeba było zapłacić na baku o 200-300 złotych miesięcznie więcej, to ja i pan i pewnie większość Polaków w klasie średniej miałaby problemu, ale mamy 3 tysiące złotych więcej wydatków. I tu się robi problem, bo rząd mówi, że to nie jest dzisiaj tak, że wszystko drożeje. No drożeje właśnie wszystko. Panie pośle, odczuwam też wzrosty wydatków, ale przeciętnie ludzie w Polsce zarabiają 3-3,5 tysiące. Gdyby im wszystko zdrożało o 3 tysiące, to by wszyscy byli bankrutami. Nie. Panie redaktorze, nie powiedziałem, że wszystkim zdrożało, bo ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne, jest 2 miliony i rodzin pewnie, bo to przecież też rodziny, trzeba w to policzyć, jest jakieś 6-7 milionów ludzi, których to dotyczy. Więc nie wszystkich Polaków, ale już wszystkich Polaków na pewno dotyczy podwyżka prądu i gazu. Każdego Polaka. Firm dużo więcej, przedsiębiorców dużo więcej, indywidualnych odbiorców mniej. Cały czas dotyczy. A teraz cena chleba, która poszła do góry kilkadziesiąt procent, albo cena mąki, oleju. To nie jest tak, że to jest 12-14% jak inflacja. Tam idzie dwa razy większa podwyżka niż ta stopa inflacyjna. I jednak trzeba zwracać na to uwagę, że idziesz do sklepu. Pamięta pan, ile olej kosztuje?
No 5,40, 5,80, no różne są ceny oleju. Olej kujawski pod 10 zł, panie pośle. No, ale ja kupuję takie mniejsze oleje, to więc może dlatego mówię o innych olejach, więc, ale zwrócę uwagę, no, ja też jestem zakupowiczem, dlatego, że chodzę do tego sklepu robić zakupy i ja wiem, ile kupuję za 100 zł. No wiem, ile kupuję za 100 zł i za 100 zł kupuję dzisiaj dużo, dużo mniej niż kupowałem jeszcze rok temu. Ja nie twierdzę, że to nie jest wina wojny, żeby było uczciwie, to nie jest cena wojny. Tylko, ale to jest również cena błędów Prawa i Sprawiedliwości, które doprowadziło do tego, że mówiliśmy pod koniec tamtego roku, czyli w 2021 roku, że będzie inflacja 8-9%. Już GUS podawał takie dane, a rząd wprowadził do budżetu 3% inflację. To kto tutaj kłamał? Opozycja mówiła źle? Czy rząd wprowadził w błąd Polaków? Kto dzisiaj zarabia na tym, że jest ta inflacja 12-14%, a w budżecie 3%? No największe zwyżki są na przychodach z VAT-u do budżetu. Kto na tym zarabia? To panie pośle, dobrze. Jest drogo, to się z panem zgadzam, i jest drożej. Gdybyście byli teraz u władzy, to byście, jak byście walczyli z inflacją, z drożyzną? 3-4 główne punkty. To, to i to. Pierwszy punkt to jest konieczność sprowadzenia do Polski szybko pieniędzy z funduszu odbudowy, bo te pieniądze z funduszu odbudowy można było zainwestować, a jeżeli by były większe inwestycje, mielibyśmy mniejszą inflację, wtedy i złotówka by się umacniałaby się złotówka, byłaby większa szansa na to, że będziemy mieli chociażby mniejsze paliwo. To jest, połączone są łańcuchy zdarzeń. Punkt drugi. Zamrożenie rat kredytowych WIBOR-u, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie nie będą płacili rat większych niż w grudniu 2019 roku. No to jest zaprzeczenie walki z inflacją wtedy. Nie, to nie jest zaprzeczenie. Wszystkie banki podnoszą stopy procentowe. Ale nie, pan poczeka, bo kto dzisiaj zarabia na tych stopach procentowych? No przede wszystkim banki. I my mówimy do przedstawicieli banków, podzielcie się zyskami. To dzisiaj nie państwo zarabia na tym, że jest WIBOR taki wysoki, tylko zarabiają przede wszystkim banki. One mają, zaraz będą miały dwa razy, trzy razy większe dochody niż w latach poprzednich. One mówią, że odrabiają straty. A mówimy nie. Wychodziliście na plus w poprzednich latach, zarabiajcie sobie dalej, ale niech ta stopa procentowa będzie na poziomie 2-3%. Chciałbym, żeby w Polsce w ogóle stopy procentowe dla kredytów hipotecznych były 2%, jak w Niemczech, bo to dawałoby szansę, że raty odsetkowe, bo o tym mówimy, raty odsetkowe by tak nie rosły. Jeżeli w Polsce rata kredytu 500 tysięcy, kredyt 500 tysięcy złotych, to na ratach odsetkowych płaci się w Polsce 400 tysięcy odsetek, czyli łącznie kredytu musi spłacić 900 tysięcy albo milion, a w Niemczech 150 tysięcy, no to jest różnica, prawda? Dobra, mrozimy kredyty, WIBOR zlikwidowany, jak rozumiem, KPO i punkt trzeci jakiś mocny? Tak, ale to już społeczne jest. My uważamy, że dzisiaj trzeba też pomóc ludziom. Pomóc ludziom w budżetówce, to znaczy zwiększyć im dochody, bo jeżeli nie zwiększymy dochodów, to... To nie jest to walka z inflacją, sypanie kasy na rynek? Nie, nie, niekoniecznie. Mówię jak liberalny ekonomista teraz. No, ale to nie jest sypanie kasy na rynek, dlatego, że mówiliśmy kilka minut temu, jak idą ceny w górę. No idą, prawda? No to jak ma ta klasa średnia? Pan powiedział, że mówimy o klasie średniej. Tak, bo tam w budżetówce pracuje klasa średnia. Jak doprowadzić, żeby ci ludzie godnie żyli? No on idzie do... rodzice idą kupić coś do sklepu i jeżeli oni nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić, to będą bankrutować. I ja jestem przekonany, że trzeba im pomagać. Pomagać jak? Dorzucić kasy? W jaki sposób? Podwyżka w budżetówce dla wszystkich pracujących w tej branży o 20%, dlatego że dzisiaj Lewica chce się stać opiekunem rodziny. Lewica uważa, że to rodzina jest dzisiaj najbardziej opuszczona przez PiS i trzeba się nią zaopiekować. Drodzy Państwo, to jest rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim, szefem klubu parlamentarnego Lewicy. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, mówił pan o KPO. Powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, że Komisja Europejska nie ma ochoty dać tego KPO w Polsce nie z powodu praworządności, tylko z tego powodu, że rządzi akurat PiS, a z drugiej strony komisja zdominowana przez Niemców, Unia Europejska, nie ma żadnego interesu w tym, żeby wzmacniać w tej chwili konkurencyjną Polskę. Taką tezę stawiam jako publicysta i wydaje się, że jest prawdziwa. Jako człowiek lewicy chciałbym, żeby jak najszybciej były pieniądze z Unii Europejskiej w Polsce, bo pieniądze z funduszu odbudowy, które równają się Krajowy Plan Odbudowy, bo to tak wygląda, dawałyby perspektywę zmniejszenia inflacji, o tym rozmawialiśmy, ale jednocześnie dałyby szansę, że portfele Polaków się zapełnią. I gdzie jest wina? Wina jest rządu tam, gdzie nie było porozumienia z Komisją Europejską i z Brukselą wiele miesięcy temu. My cały czas jesteśmy w procesie, który według rzecznika rządu będzie trwał do końca tego roku, więc będziemy mieli półtora roku w opóźnieniu
czerpaniu środków z Unii Europejskiej, jeżeli to będzie oczywiście finał na koniec tego roku. Chciałbym, żeby tak było. Co wystarczyło zrobić? Podjąć jedną pragmatyczną decyzję, zagłosować za Izbą Dyscyplinarną i jej naprawdę likwidacją, a nie zmianą nazwy, tak jak jest teraz. My proponowaliśmy i opozycji, mówiliśmy do PiSu, mamy ustawę Lewicy, zlikwidujmy tą Izbę, będą pieniądze w Polsce. Nikt nie chciał tego sięgnąć. Dlaczego? Bo jest porozumienie pana Kaczyńskiego, pana Ziobry, boją się tam pana Ziobry, że jeszcze odejdzie z rządu, że stracą większość i to jest cały problem. Znaczy pan Ziobro, jeszcze jak go słyszałem wczoraj, kiedy atakował premiera Morawieckiego, minister sprawiedliwości polskiego rządu atakuje swojego szefa, mówiąc tutaj będę się z tobą o wódkę łącką zakładał. No naprawdę. Ale tu nie chodzi o żadną praworządność, bo gdyby chodziło o praworządność, to by Niemcy i Francja nie sprzedawały potajemnie broni pod embargiem do Rosji w tej chwili. To by Niemcy na przykład nie urządzały całego tego cyrku z pomocą, brakiem pomocy tak naprawdę dla Ukrainy. Tu chodzi o czyste narodowe interesy przede wszystkim. Gdyby nie było Izby Dyscyplinarnej, byłoby coś innego. Panie pośle, oby o tym wiemy. No, a ja, no nie zgadza się z tym, bo uważam, że ta Izba Dyscyplinarna to jednak jest taki wyrzut sumienia PiSu, bo Kaczyński mówił, że wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie lepiej działał. I tutaj też wiemy obydwaj, że nie działa. No miały być krótsze sprawy, łatwiejsze procesy, wszystko miało trwać i być zorganizowane lepiej. No nie jest. Procesy w wielu sprawach są dłuższe. No i co to oznacza? Że Kaczyński widzi, że jest problem, że ten Ziobro to wcale nie jest taki mocarz w tym wymiarze sprawiedliwości. Dużo gada, mało robi. I dzisiaj jest tylko jeden problem. Problem taki, że Ziobro jest potrzebny do większości parlamentarnej, więc go się utrzymuje, hoduje, pozwala mu się właśnie na ataki na premiera. No w którym normalnym państwie? W którym? Minister sprawiedliwości wygłasza na konferencji prasowej, tak jak wczoraj, atak frontalny na premiera, obnaża go, mówiąc, że tu się będzie z nim o wódkę łącką zakładał. No to przy normalnym państwie się nie dzieje. Przecież od razu by go zdyscyplinowano, nie wiem, dymisja następnym krokiem by była. A on się śmieje na konferencji prasowej. Pan wie i ja wiem, że to nie jest normalne. Panie przewodniczący, panie pośle, wasi europosłowie, zmieniamy temat, głosowali za tym w Parlamencie Europejskim, żeby wprowadzić od 35 roku zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. Czy to jest szaleństwo? Nie, to nie jest żadne szaleństwo, bo mówimy o tym, jak wygląda perspektywa myślenia o nowoczesnym państwie. Nowoczesne państwo to państwo, w którym inwestujemy w odnawialne źródła energii, inwestujemy w zieloną energię i w ład zielony, taki, który będzie dawał poczucie, że Polska jest państwem, które zmienia się w takie dojrzałe społeczeństwo szanujące środowisko. I tego bym sobie życzył. Wiem, że z tymi przepisami nie będzie łatwo ich wprowadzić, implementacja ich będzie trudna, ale jakieś wyzwania są potrzebne. Najtańszy elektryk 100 tysięcy złotych. Tak, ale jeżeli... Skąd na to brać kasę? No dzisiaj 100 tysięcy, ale przypominam, że jak zaczynaliśmy transformację, kiedy do Polski zaczęto sprowadzać duże ilości samochodów, to też były bardzo drogie, później taniały. I tak będzie z autami elektrycznymi. Ja mam pretensje do rządu w tej sprawie, uczciwą pretensję. To znaczy trzeba było inwestować w elektryczne samochody, w to jak będzie w Polsce odnawialne źródło energii wyglądało, jak będziemy w baterie chociażby do tych samochodów inwestowali, czy w magazynowanie tej energii. To premier mówił o milionie elektrycznych samochodów, nikt z lewicy. Lewica mówiła, zróbmy na początek programy po 100-150 tysięcy. Premier mówił milion. Z tego miliona tyle jeździ. Kilkaset tych samochodów w Polsce, bo reszta to prywatne inicjatywy. Niestety w Polsce zaniedbaliśmy proces dochodzenia do zielonej transformacji, do bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj musimy tą lekcję odrobić. Mam nadzieję, że te kilkanaście lat to jest perspektywa, w której się uda. Szybkie pytania jeszcze na koniec o naszą kasę. Rządowy program węglowy ogłoszony wczoraj, niebawem to już się zamieni w prawo najprawdopodobniej. Pochwali pan rząd za to? Chciałbym, żeby cena węgla nie szalała. I to jest pierwsze. Ale wiem, kto do tego doprowadził. To znaczy PiS do tego doprowadziło. Dlaczego? Dlatego, że Polska Grupa Górnicza mogła doprowadzić do tego, że wprowadzi cenę regulowaną. To znaczy cenę hurtową i cenę detaliczną. I marżami po prostu będzie się dzielić. A tego węgla nie ma po prostu? Nie, węgiel chodzi. Jest. No właśnie wczoraj mówiono na konferencji, że węgiel jest. No jest importowany, dopiero płynie do Polski. Węgiel jest, bo Polska Grupa Górnicza sprzedawała go pod 1000 zł, a pośrednicy brali 2000 marży, więc oni zarabiali, a rząd nie zarabiał. Trzeba było ustalić cenę hurtową i cenę detaliczną od razu, którą będzie podana, dzielić się marżą z pośrednikiem. Pośrednik by zarabiał. Znowu nikogo nie chcemy ogramiać. Tylko nie zarabiałby kilkaset procent, tylko zarabiałby powiedzmy 50%, 30%. Nie wiem, jaka ta marża powinna być, żeby się opłacało tego dowożenie. I oczywiście jedna rzecz. No jednak Prawo i Sprawiedliwość zarządów PiSu w Polsce przywoziliśmy z Rosji węgla najwięcej i cały czas to rosło. No nie myśleliśmy o tym chociażby, żeby znowu inwestować w odnawialne źródła energii. To PiS przecież zamykał wiatraki, to PiS to wszystko robił, a dzisiaj mówi, no nie wiemy, dlatego tak się stało. No stało się tak, bo chcieliście budować
budować elektrownię w Ostrołęce za 2 miliardy i trzeba dzisiaj ją zamknąć. Drodzy Państwo, to był Kwadrans z panem Krzysztofem Gawkowskim, szefem klubu parlamentarnego Lewicy. Dziękuję i miłego dnia. Dzięki śliczne. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.